Halo, halo, dzień dobry. Jeden z widzów i subskrybentów mojego kanału zwrócił uwagę na szable polskie elki z połowy XVII wieku w rosyjskich muzeach. Proszę Państwa, rzeczywiście, jeśli chodzi o szable polskie zrabowane przez Rosjan w czasie potopu moskiewskiego z lat 1654-1667, tych szabel rzeczywiście w Rosji jest sporo. Można się pokusić o, jeśli byśmy mieli tak wycenić ilościowo tych szabel, to mniej więcej tych szabel znajduje się taka sama ilość, co w szwedzkich zbiorach. Rosjanie równie dużo zrabowali. Rosjanie bardzo też mocno przyczynili się do cofnięcia cywilizacyjnie całego księstwa litewskiego. W zasadzie wywożono w latach 1654-1667 z Litwy wywożono w zasadzie wszystkie możliwe dobra, wywożono też nawet specjalistów, rzemieślników. Wszystkie relacje z tamtego czasu podkreślają, że Rosjanie nie tylko specjalizowali się w grabieży dóbr materialnych, ale nawet wywozili ludzi, którzy cokolwiek umieli robić. Nawet ludzi, którzy potrafili szyć i pleść kapcie, Rosjanie bardzo cenili, ponieważ w Rosji rzemiosło i jakakolwiek myśl technologiczna w tamtym czasie bardzo mocno kulała i w zasadzie praktycznie wszystkich ludzi, którzy mieli jakikolwiek fach w ręku, Rosjanie wywozili na swoje ziemie. I tak się, proszę Państwa, też działo między innymi z polskimi szablami. Bardzo duża ilość polskich szabel z XVII wieku znajduje się w rosyjskich zbiorach, między innymi te szable oczywiście pochodzą z rabunku, najprawdopodobniej też spora część tych szabel była też pochodziła jako łup wojenny podczas jakiejś bitwy, podczas jakiejś potyczki przegranej na przykład przez stronę polską czy litewską, to Rosjanie mogli po prostu wejść w posiadanie takich szabel. Jeśli chodzi o właśnie takie szable, znajdziecie Państwo więcej informacji w mojej książce, już Państwu powiem, oczywiście w mojej książce Sztuka Krzyżowa, Szablą i walka inną bronią białą w dawnej Polsce od XVI do XVIII wieku. Na temat polskich szabel XVII-wiecznych będziecie Państwo więcej mogli właśnie przeczytać w mojej książce. A już teraz prześlę i pokażę Państwu, jak wyglądały właśnie te nasze polskie szable w zbiorach Muzeum na Kremlu. Oczywiście będziecie Państwo mogli też, będzie pod moim filmem link i będziecie Państwo mogli zwiedzić wirtualnie zbiory Muzeum na Kremlu. Będziecie Państwo też mogli zobaczyć, jeżeli wejdziecie Państwo w ten link, to będziecie Państwo mogli też zobaczyć, jak generalnie te szable w tamtym czasie wyglądały i jak obecnie wyglądają w kremlowskich zbiorach. I proszę Państwa, tutaj mamy taką klasyczną właśnie szablę polską, elkę właśnie z lat 60., 70. W zasadzie no, pokój w Andruszewie został podpisany w 1667 roku i ta polska elka właśnie tutaj w zbiorach Muzeum na Kremlu, no wypisz, wymaluj, właśnie jest szablą właśnie z lat 60. XVII wieku. Czyli posiadamy już taką klasyczną elkę z dosyć dużym, z dosyć grubym jelcem, z dosyć masywnymi wąsami. Głownia też szabli jest już no, taka jeszcze dosyć pokaźna, jeszcze zaopatrzona też oczywiście w pióro i rękojeść tej szabli oczywiście też posiada paluch. Paluch, nie wiem czy będzie widać, będzie Państwo mogli też wrzucić sobie, ja wrzucę też te zdjęcia w dział społeczności. Między innymi właśnie taka szabla znajduje się w muzeum na Kremlu w Rosji. Klasyczna elka właśnie z lat 60. XVII wieku, czyli kabąk w kształcie litery L. Głownia jeszcze mocno szeroka z wydatnym piórem. Głownia o stosunkowo no, jeszcze dużej wadze. Oczywiście szabla z paluchem. Oczywiście oprawiona w czarną skórę. I tutaj mamy, jeśli omawiamy sobie właśnie dokładnie tą formę, to to jest bardzo bogata forma. To jest szabla, która należała do jakiegoś oficera albo bardzo bogatego towarzysza, ponieważ tutaj mamy na jelcu elementy inkrustacji srebrem, czyli no,
ten nasz wojak, od którego ta szabla została zrabowana, no najprawdopodobniej to nie był biedak, to był po prostu człowiek elity ówczesnej, czy polskiej, czy litewskiej. Kolejna szabelka, tych szabelek jest dosłownie dwie, jeśli omawiamy sobie Elki. To już szabla, też oczywiście Elka, też w kształcie kabung, chociaż już tutaj mamy taki kabung bardziej dochodzący do głowicy, chociaż tutaj mamy w zasadzie brak głowicy, ta głowica została zerwana najprawdopodobniej na skutek, no nie wiemy na jaki skutek, no w każdym razie tutaj ta szabla nie posiada niestety tej głowicy i tutaj ten kabung już jest taki, bym powiedział, dochodzący właśnie już zapowiadający taką już klasyczną oprawę już w kształcie litery D. Tutaj oczywiście jeszcze mamy stal, czyli jeszcze nie mosiąc. I to jest najprawdopodobniej szabla późna Elka, no już właśnie z końca XVII wieku. Głowica, a tutaj mamy całą tą szablę. Szabla jeszcze no, pokaźnych rozmiarów, szabla z wydatnym piórem, szabla o dużej krzywiźnie. Całkiem możliwe, że jakby głownia tej szabli pochodzi z połowy XVII wieku, natomiast oprawa, czyli rękojeść, już z końca XVII wieku. Właśnie takie dwie szable możecie Państwo znaleźć w zbiorach Muzeum na Kremlu w Rosji. Oczywiście tam znajdziecie Państwo też kilka karabelek z końca XVII, z początku XVIII wieku, ale generalnie jeśli omawiamy sobie Elki, to właśnie jeśli chodzi o Elki w rosyjskich zbiorach, to mamy dwie takie klasyczne Elki na zbiorach rosyjskich, w które po prostu Rosjanie najprawdopodobniej weszli w posiadanie właśnie w połowie XVII wieku, albo ewentualnie w przypadku tej drugiej szabli gdzieś pod koniec XVII wieku. Także proszę Państwa, tych szabel generalnie w zbiorach Muzeum Rosji jest dużo, dużo więcej. Więcej na temat też szabel Elek, czy szabel polskich w XVI, XVII, XVIII wieku znajdziecie Państwo też w moim opracowaniu. Dziękuję wszystkim za suby, dziękuję wszystkim za komentarze. Jeżeli ktoś by z Państwa też ewentualnie był zainteresowany zakupem jakiejś formy broni białej, repliki szabli, pałasza, szpady, miecza, to proszę pisać do mnie na polskieszablotok@gmail.com. Na dziś to wszystko. Kłaniam się i pozdrawiam.